witam serdecznie. Grosik z tej strony. Godzina 3:14. Dzisiaj trochę wcześniej wyjeżdżam, bo wczoraj już było jasno, jak byliśmy nad wodą. Więc wyjazd wcześniej i zobaczymy, jak to będzie. Wziąłem teścia ze sobą, żeby sobie ryb połapał. W Lublinie to nie ma gdzie. I będziemy ten. Dwa hopy realizować, dwie pasje. Wędkarstwo i szukanie kapsli. O, już jestem w Firleju. Idę na tą dużą plażę. Tam, gdzie wczoraj skończyliśmy. Z lubelskim odkrywcą. Ja coś spać mi się trochę chce. Teść już poleciał z wędką gdzieś. On się mniej przyjemna pogoda. Trochę chłodniej. Ale w wodzie nie będę łaził. Po plaży, bo wielka jest. To wytrzymam. W spodenkach i w klapkach. Jestem na plaży. A tu popadało nieźle. Widzę właśnie. No. Pierwszy dołek i złotóweczka. Proszę bardzo. Są dalej sygnały. Tutaj gdzie ta złotówka. Już wyszły kolejne trzy. Tutaj widać. Leżą sobie. I jeszcze coś jest tutaj w tym piasku. No nieźle. Pierwszy hotspot, jaki znalazłem, taki malutki, ale jest kilka monek, ale same złotóweczki.
Coś jeszcze jest tutaj. Mogłaby jedna piątka wyjść, a nie po złotówce wychodzić. Tylko napracować się człowiek musi za te złotówki. No. Gdzie ty jesteś, złotóweczka? Jest kolejna, ostatnia, też złotówka i chyba to już wszystko będzie. Tak. Pyk. No i to wszystko. 5 zł z jednego dołka. Elegancko. No jest 1 grosz. Już mamy 5 zł i 1 grosz. I 20 kapsli. Okej, okay, kolejna moneta. 50 groszy. Ja spotkałem kolegę poszukiwacza z garecikiem 300i. I sobie porozmawialiśmy, tak? Nie, co tutaj słychać na tej plaży, bo ja jestem nowy. On jest miejscowy. Pozdrawiam kolegę bardzo serdecznie. No i co? Szukam dalej. Kapsli. No, kapsli mam sporo. I starych. Ale co zrobić? No i też już parę złotych jest. Zobaczymy, ile się uda uzbierać do 7:30.
spotkałem kolejnego poszukiwacza. Tylko akurat bez wykrywacza podszedł do mnie i sobie pogadaliśmy troszeczkę. Pozdrawiam go również. I tu tup tam dalej, jak to mówię. No witam wszystkich, jestem już w domu na podsumowaniu. Troszkę znalazłem tych pieniążków, ale nie za dużo. Chodziłem do 7.30, bo musiałem wcześniej się troszeczkę zerwać. I tak, pieniążków mamy piąteczkę, to świeża jakaś piątka musi być. Zresztą nie, kilka dni temu wypadła, może nawet wczoraj komuś. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 50. Jeden i perelek jakiś. No i same z pół pudełka takiego małego kaps, nie wiem ile tu taka kapsli jest, z 200. Dużo dzisiaj było kapsli na plaży, po prostu tak sobie swobodnie leżących, z tego względu, że burza wczoraj była i jak widać, widzieliście tam na filmie, no plaża była taka rozmyta strasznie i te kapsle sobie leżały po prostu na tej plaży. Chodziłem tylko i zbierałem wokół wykrywacza te kapsle. Sprzątałem jakiś tutaj jakiś den, ten, jakaś pokrywka od słoika, nie wiem, od górki, może ktoś zakanszał coś. Pewnie konsumował wódeczkę, tutaj wódeczka, kapsel od wódeczki jakiś. O, tutaj też jest wódeczka, pewnie wódeczkę konsumował, a ogórkami zakanszał. No straszny syf na tej plaży jest. Ja tam zbieram wszystko i wywalam to do śmieci. Jak widzicie, no dużo więcej wykopałem jak wczoraj tych kapsli. Zaraz kapsle wywalę w domu
do śmietnika i ten już plaża będzie troszeczkę czystsza, ale jeszcze tam jest chodzenia ludzie, no brudasy są po prostu, brudasy wyrzucają takie rzeczy. W piątek byłem tam z kolegą Darkiem, to znalazłem kapsel z wódki jeszcze nakręcony na szyjkę od tej wódki, czyli szklak taki wielki, jakby ktoś wszedł na to, to od razu ten karetkę trzeba wzywać, ale na szczęście znalazłem to i wyrzuciłem do śmieci. No, ale tak to wygląda dzisiaj. Wróciłem bez wykrywacza. Jak widzieliście na filmie, tacy młodzi chłopcy chodzili z moim wykrywaczem. No, spotkałem kolegę z Chrubieszowa z synami i tam żoną przyjechał sobie na kilka dni. Pozdrawiam ich serdecznie i zostawiłem im wykrywacz, bo chcą sobie tam coś porobić na to wodę, bo troszeczkę się pogoda popsuła. Kąpa się nie mogą, to będą sobie tam łazić i zbierać kapsle dalej. Będą kontynuować moje dzieło. Dobra. Kolejny wyjazd chyba będzie w piątek, ale do Marcza chyba. Chyba do Marcza albo na Dolinę Obrodowianki. Zobaczymy, ale tak czy tak w piątek będę jechał. Nie w niedzielę. Takie plany miałem, że w niedzielę pojadę, no ale tak wyszło dzisiaj, telefon miałem, że muszę jechać w piątek, więc w piątek sobie będę śmigał po łąkach jakiś. Mam nadzieję, że tam wykosili coś już z tych moich działeczek. Nie, to będę coś tam chodził sobie boczkiem, ale tak czy tak muszę pochodzić. Dobra, pozdrawiam wszystkich, mówił Grosik, cześć.